Podejście siódme do arkusza kalkulacyjnego, czyli fantastyczne narzędzie, jakim są tabele przestawne. Zadania. Mamy na początek główną tabelę, z której będziemy wydobywać najciekawsze dla nas informacje. Są to wszystko kontrahenci firmy Microbucksoft o różnych nazwach i w konkretnych datach dokonywali zakupu konkretnej ilości oprogramowania po takich, a nie innych cenach. Na początek chcielibyśmy dowiedzieć się, ile w sumie ilości, czyli ile w sumie oprogramowania kupiły poszczególne firmy kontrahenci. Jak to się robi? Należy kliknąć gdziekolwiek tutaj w obszar tabeli, z której będziemy wydobywać informacje. Taka tabela musi obowiązkowo mieć tytuły kolumn. I w arkuszu kalkulacyjnym Excel w menu wstawianie tabela przestawna, po czym mam do wypełnienia cztery pola. U nas jest w kalku w menu dane tabela przestawna. Jak widzimy, ona się sama zaznacza, cały spójny obszar. I oczywiście też mamy do wypełnienia cztery pola. Co chcemy mieć w wierszach? Oczywiście nazwę firmy kontrahenta, czyli do pola wierszy firma i ilość do pola danych, czyli tam, gdzie będzie pracowała funkcja grupująca. Jak widzimy, suma jest domyślną funkcją grupującą, czyli dla każdej firmy weźmiemy ich ilości i sumujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście uzyskaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Dobrze. Kolejne zadanie. Podać nie w sumie, ile było sprzedanych oprogramowań, tylko ile było transakcji. Czyli powiedzmy, ile jest tych liczb. Nie jaka jest suma tych liczb dla każdej firmy, tylko ile jest tych liczb dla każdej firmy. Nawet nie będę wstawiał nowej tabeli, tylko przerobię tę poprzednią. Wracamy tu, prawy klawisz i zmienimy układ. Zmienimy funkcję z suma na zlicz. Zauważmy też, że mamy tutaj dostępnych dużo więcej funkcji grupujących. OK. I jak widzimy, teraz mamy ilość operacji z każdym kontrahentem. Kolejne zadanie. Należy wydobyć dokładnie to samo, czyli ilość transakcji z każdym kontrahentem, ale w rozbiciu na poszczególne ceny. Bo widzimy, że niektórzy kontrahenci kupowali po takiej cenie, a czasami po innej cenie. A ten sam kontrahent potrafił kupować w tej samej cenie lub jakoś inaczej. Rozbijamy to. Zróbmy to nawet na tej samej tabeli. Znowu ją zedytujemy, ale musimy teraz w kolumnach dodać cenę. I rozbijemy w związku z tym to wszystko po kolumnach po cenie. Czyli to, co chcieliśmy uzyskać. Kolejne zadanie. Przerób tę tabelę tak, żeby cena była jako wiersz, a konkretna firma jako kolumna. No nic prostszego. Znowu edytujemy ten układ i zamieniamy firma tutaj, a cena tutaj. I to jest to, co chcieliśmy uzyskać. I kolejne zadanie. Przerób tę samą tabelę tak, żeby cena była pod wierszem dla wiersza firma. Przerabiamy. Znowu edytujemy układ. Oczywiście można tworzyć nowe tabele. I firma tu ma być jako pierwsza, a cena ma być kolejnym wierszem. Proszę bardzo. Uzyskaliśmy dla każdej firmy w osobnych wierszach pogrupowane po cenach i ilości. Dobrze. Kolejne zadanie. Czym różnią się powyższe tabelki? Przed chwilą omówiliśmy. Ile ma Microbucksoft sprzedał sztuk, czyli znowu ilości, w latach, w konkretnych latach? Dobrze, tworzymy tym razem nową tabelę. Tu widzimy, że coś takiego ma nam wyjść. Tu klikamy gdziekolwiek w ten obszar i znowu nowa tabela przestawna. Utwórz. OK. Tym razem będziemy
w wierszach mieć kolejne lata, a zatem biorę data sprzedaży, no i ilość jako, zdaje się, suma, tak. Tworzymy tęże tabelę, przy czym no, widzimy, że nie można stycznia 2018-3 połączyć z 7 stycznia, bo to są jakby inne liczby. Ale możemy to pogrupować w taki sposób, żeby jednak po latach się łączyło. W Excelu prawy klawisz i tutaj byłaby opcja grupuj, natomiast my tutaj mamy F12, czyli dane, grupuj i grupuj, czyli właśnie F12 i chcieliśmy to mieć po latach pogrupowane. Proszę bardzo. Oczywiście to może się odnosić tylko do pól, które, do kolumn, które zawierają daty. I uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Tym razem chcemy pogrupować po kwartałach. Przeróbmy tę tabelę. Edytuj układ. Przepraszam bardzo. Klikam w kolumnę z datą. F12. I tym razem po kwartałach. Kwartał pierwszy i tak dalej. I kolejna przeróbka po kwartałach, ale nie zależy dla każdego roku. Nic prostszego. Znowu F12 i muszę włączyć zarówno lata, jak i kwartały. I uzyskaliśmy to, co było zamierzone. Kolejne zadanie. Dam powyższą tabelkę, czyli tą z kwartałami, przerób w taki sposób. Czym to się różni? Ano tym, że tutaj dla większej czytelności rok 2000 nie był powtarzany, a dla niego były 4 kwartały wymienione. Jeżeli chciałbym jednak zrobić z tego kolejną tabelę przestawną, to lepiej, żebym tutaj te 2018 miał wpisane. Co trzeba zrobić? Przerabiamy tym razem układ, wchodzimy w nasze lata, opcje i mogę tutaj zrobić powtórz etykiety elementu. OK, OK. I te etykiety rzeczywiście są powtórzone. Jeżeli chcę zrobić z tego kolejną tabelę przestawną, to lepiej by było robić to jednak, ja przynajmniej wolę, z kopii. I z tego już mógłbym robić doskonałe kolejne tabele przestawne. Cofnijmy to jednak. Nie to jest naszym celem. Następna sprawa. Wracamy do zadania drugiego, czyli podaj, ile każdy kontrahent wykonał transakcji. Ale pomiń firmę Kabelek oraz wszystkie transakcje o cenie 1500. No dobrze. Stwórzmy może nową tabelę. Dane, tabela przestawna. Tak, firma. Ilość zmieniamy na zlicz. Tu będziemy mogli sobie odrzucić pewną firmę za chwilę. Ale jeżeli chcemy dodatkowy filtr mieć na cenę, to tutaj nie mam takiego pola. Muszę cenę wciągnąć do pola filtrów, czy jak tu jest nazwane, do pola stron. OK. I teraz proszę Państwa, tutaj wyłączmy sobie cenę 1500, a tutaj wyłączmy firmę Kabelek. I to jest to, co chcieliśmy uzyskać. Musimy znowu zjechać troszkę w tych zadaniach. Już zbliżamy się do końca. I ostatnie zadanie. Posortujmy jeszcze po ilości naszą tabelę. Wchodzimy w układ. Firma. I wracamy do naszych opcji. Tu mieliśmy powtórz etykiety elementu, a tym razem zajmijmy się tym. Sortuj według nie firmami, bo tu jest alfabetycznie taka domyślna sprawa, tylko zlicz ilościami, czyli tymi liczbami, tą kolumną będę sortował. Jak tu jest wiele kolumn, nie zawsze to dobrze funkcjonuje. Przy takich prostych zestawieniach świetne narzędzie. Chciałem malejącą. OK, OK. I widzimy, że teraz sortowanie jest nie alfabetycznie tu, a tutaj malejąca. Gdyby te zestawienia były większe, zawsze mogę zrobić sobie, źle tutaj złapałem, kopię tej tabeli, tutaj wklejmy i zawsze mogę
użyć jeszcze narzędzia o wiele lepiej sortującego. W menu dane, sortuj i tutaj mamy bardzo dokładne narzędzia sortowania, ale ja wolę robić to wtedy na kopiach tabel. I to by było wszystko. Takie wprowadzenie do naprawdę dobrego narzędzia tabel przestawnych.